Tylko Feder może ci powiedzieć, co do mnie. Proszę, jeżeli mi wolno, byś mi pozwolił nie widzieć jej więcej. Chcesz nas opuścić, syn? Z twojej woli królowa przyjechała do Trojzeny, jak Jarycja, nim ruszyłeś w drogę, a ja nad nimi miałem jeszcze czuwać. Teraz, gdyś wrócił, cóż mnie tutaj trzyma? Ty w moim wieku miałeś już ze sobą nie jeden triumf. Zdołałeś pognębić kilku tyranów i potworne bestie. Zapamiętały wróg ciemiężycieli. Już dwa wybrzeże od nich uwoliłeś. A ja? Nieznany syn sławnego ojca. Nawet śladami matki nie poszedłem. Pozwól mi więc okazać wreszcie męstwo. Jeżeli jakiś potwór wymknął ci się, niech ja go zgładzę i u stóp twych złożę, bo pięknie ginąc ukryję się chwałą i przejdę do legendy, by zaświadczyć, że byłem twoim nieodrodnym synem. Coś się tu dzieje! Czemu w przerażeniu moi najbliżsi pierzchają przede mną? Jeśli mam budzić grozę, a nie radość, po co mi było wracać w progi domu? I oto kiedy nareszcie tu jestem i mam uściskać najdroższe istoty, ba! Kiedy właśnie tym drogim widokiem ma się nasycić uzdrowiona dusza, wita mnie w progu zmieszanie i drżenie. Wszystko się boczy, odwraca, ucieka. Już lepiej bym nie wracał z tej podróży, skoro we własnym domu budzę postrach. Fedra powiada, że mnie znieważono. Kto się dopuścił tego? Mów, kto zdradził! Czemu nie pojmany? Czyżby Grecja, której jest tak służy, miała kryć winnego? Nie odpowiadasz mi. Czy to możliwe, aby mój syn był w zmowie z moim wrogiem? Czekam. Dość tego tych niedopowiedzeń. Muszę znać prawdę, kto i jak zawinił. Niech Fedra mi wyjaśni, co się stało.